Uwielbiam tą muzyczkę. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu, Erich Czechu Czechowski. I witam was w kolejnym odcinku z gry LEGO Batman The Video Games. Na samym starcie przypominam łapki w górę, komentarze, subskrypcje. O tym, że na dole link w opisie możesz wejść, znajduje się link do mojego drugiego kanału. Serdecznie zapraszam i do Instagrama, my kontynuujemy przygodę. Zastanawiam się, bo z drugiej strony te przywitanie moje jest dość głupie. W sensie, jak możesz dać łapkę w górę, ale z drugiej strony jest... To już 17 chyba odcinek. To już powinieneś wiedzieć, jak obejrzałeś 17 odcinków, czy ci się podoba, tak? Jakbyś nie dotrwał do tego odcinka, to by ci się nie podobało. To zostaw, tak? To w... Ale tak, myślę, że przez pierwsze odcinki to jest uses. Dobra, a w ogóle testuję nowe ustawienia. Jeżeli coś się zepsuje, coś będzie nie tak, ja zaraz sobie to obejrzę, są testowane nowe ustawienia, bo powiem wam, na tamtych średnio to śmiga, jeżeli przechwytuje ekran, to chyba potrzebuje innych ustawień. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że karta graficzna nagrywa na karcie graficznej i karta graficzna jakby przechwytuje monitory, jakby ustawia, i przez to czasem są lekkie lagi. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie. Trochę głupio, że po 15 odcinkach, ale za dużo jakby ich nagrywam, więc... A zresztą w miarę było większość płynnie, więc... Czytam. Freeze! Czyli stać? Wiesz, jak policja mówi na przykład. Freeze! Zatrzymaj się. Czy coś takiego. Albo zamarzam. Ale chyba chodzi o to, że stać. Zabieram cię... Zabieram cię na lody. Wiem, że to twoje ulubione. Tak. Potrzebujemy twojego zamrażającego działka. I jest głęboko zamrożone w twojej starej... w twojej starej fabryce. Chodźmy już. Mam nadzieję, że nie dostaniesz zimnych nóg. Stóp. Ha. Giga, jestem tłumaczem. Ale lepiej mi idzie. Z każdym odcinkiem lepiej mi idzie. Tak naturalnie, tak? Jak wiecie. Nie gubię słów, przypominam sobie je. Nie przekręcam połowy słów. Jest dobrze. Jest masno, to jest. Ale mi się spociły plery. O, już to czuję. Patrzyłem wcześniej, bo właśnie testowałem te ustawienia, tak jak mówię. Więc przyznam się szczerze, że sprawdziłem sobie. I właśnie gramy dzisiaj innymi bohaterami, więc to jest pochczamp. Pan Freeze może tutaj zamrażać przeciwników i kasować ich z karty na czasie. Więc możemy takie tutaj cuda robić. Dzisiaj usuniemy Stewarda z YouTube'a, gościu. Dobra. Ale to powiem wam szczerze, że te działka jest useless, mi się wydaje. W sensie, generalnie jako broń, może jest potrzebna do jakiejś specjalnej rzeczy, na pewno będzie potrzebna do specjalnej rzeczy. Ale jako broń to wydaje mi się szczerze giga useless. Oj, aż słuchajcie, aż się podniesiłem, jak zobaczyłem, jak śmiga. No widzicie, ale to są, wiecie, ja pamiętajcie, chciałem tylko powiedzieć. Ja jakby, jak zacząłem nagrywać, to ja, chłopie, nie wiedziałem, co ja mam ustawić. Ja miałem zapisane jakieś stare ustawienia, wiecie. To trzeba z czasem, wiecie, to nie jest tak, że człowiek pierwszy raz usiądzie, zacznie, nagra sobie film i nagle się, słuchajcie, okaże, że on, wiecie, zmontuje ci ten film i zrobi wszystko. No to tak nie działa, wiecie, pierwsze filmy muszą być kijowe. Zawsze, więc jeżeli ja se powracam po jakimś czasie, no to słuchajcie, musi być niedobrze. Gdzieś muszą być popełnione błędy i prosta piła. Taka jest zasada. Więc te błędy zostały popełnione. I co absolutnie, słuchajcie, najważniejsze, błędy zostały naprawione. Oj. A tak się martwiłem i tam czasem zmieniałem coś i mówię tego, owego. Teraz zobacz, patrzcie to.
Look at this 60 FPS. Look at this. Incredible. Też tak macie czasem, że na przykład myślicie, jak nie wiem, po angielsku, jak na przykład się wkręcicie i coś czytacie, albo ja dużo siedzę na przykład na angielskim YouTubie, więc często mam tak, że idę spać i myślę sobie po angielsku, po prostu słowa w głowie układam po angielsku, zaraz po polsku. Zapominam się, że jestem Polakiem. A przecież darmówki z Epika to gram, więc... Od razu czystej krwi. Czystej krwi, jak w Harrym Potterze z tym mostu. Polakiem czystej krwi. Chociaż czystej krwi to nie do końca, bo mam korzenie litwińskie, ale Litwa to Polska prawie, więc wybaczone jest. Kurde. Aha, bo my musimy. Damy radę z takiego daleka, czy nie? Kurde, chyba nie damy rady tam go. No, trzeba coś innego wykombinować. Gdzieś tu górą trzeba to tego... Aha, tu po prostu skoczyć, tak? Weź mi tą lodziarą. A nie, no to... Jak my tam mamy skoczyć? A ten co ten gagatek zamraża jeszcze? Bo tam pewnie była podpowiedź na samym początku, której oczywiście, kurczę, nie przeczytałem. I teraz jest lipa, no nie. Tam możemy wskoczyć tylko tym double jumpem, a z tego co się orientuję i widzę, to ten kolo nie ma double jumpa, ani ten też chyba double jumpa nie ma, więc... Ten kolo. Freeze. Aha, każdą złą postacią mogę to rozwalić? Aha, myślałem, że tylko tym super... Ale to czemu on jest super stręcz niby? Rest to grab enemy then... Czekaj! B i X? Dobra, B. Nie no, kurde, coś zepsułem. Ja muszę sobie przeczytać. 7 minuta, 19 sekunda, będę pamiętał. Bo i czytnę se i tego owego. I będę wiedział, jak to kombo wreszcie robić po tylu latach. Nie wiem, który to już 17 odcinek, a jeszcze nie wiem, jak to się kombo robi. Tylko tu był minikit? Jeszcze gdzieś był, nie? Czy nie? Nie, chyba tylko tu był. Nie no, ty, nie zostawię tak tego siana, przecież kim bym był, no. Kim bym był, tak, jakbym zostawił. Nikim. O, wiedziałem, że jeszcze jeden był tu. Coś tak czułem właśnie. dobra. No, słuchaj, panie... co jest? Ta gra czasem robi dziwne rzeczy, ale dobra. O nie. Gliniarze. Tu byliśmy? O, trzeba... Aha, do minikita, żeby zebrać, trzeba te... Okej, okay, zapamiętam. O, już widzę kolejny, czyli tam po prawo, widzicie, ten krzaczek to... A to kombo spróbuję, to kombo, bo zawsze mówię, że spróbuję. O, to było dobre, widzicie? Pa, cyk, i tak na tego, na broń i myk. No, to jest fajne. A nie wiem, czy to jest to kombo. Ja myślę, że kombo to... Może kombo można tylko zrobić, jak gra się z innym ziomkiem. To jest... Oho, lipka. To może tak być. A czemu Freeze jest giga silny? Co, jak subskrypcjami dostajesz giga siłę wtedy, czy co jest? Nie wygląda na super silnego. A tu proszę. I siejemy, słuchajcie, skoki do kiślu, myk. I myk, przefarbowanie na luzowo. I tutaj zielono, cyk. Jest to, zarażeni. Zarażamy cały świat. O, jest kisiel. No tak. Jest i on. Wiecie, jak się zgrało, jak powiedziałem?
Ja w ogóle jestem zaspany, jest 23 ogólnie, ale wstałem o 15, spałem 9 godzin, bo jeszcze się kimłem, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jak nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. O nie! A, dobra. Jest. Tu wchodzimy elegancko na kartę na czasie. Trudno się wspiąć, ale nam to idzie z łatwością. Mr. Freeze, o, możemy tworzyć platformy. D-Life, myk! Jakie to jest głupie, ale podoba mi się ta gra. O nie! Jesteśmy załatwieni przez hejterów. Twitch blokuje nasze reklamy D-Live'a. Kupujemy Twitcha w takim razie i myk! Strona dla dorosłych, myk! Jeszcze jakie platformy? Ekipa to... Nie! Nie wyszło. To była pierwsza wersja ekipa to nosi, nie wyszło. Druga wersja ekipa to nosi, myk. No jest, a platformy porobione. Co teraz? W sumie? Po co my tu przyszliśmy? Robin, jakbyś... To nie jest Robin. Aha, bo oni tu nie rzuca... Aha, dobra. Ja tu próbuję, słuchajcie, rzucać. Już nie mówcie, że już nie będzie Roberta z nami nigdy. O nie. A taki był z niego dobry chłopak, zawsze dzień dobry mówił na klatce. Co, podniesiemy se tego? Okej. Już? Pyk. O. Ale przynajmniej nie straciłem siana, bo się szybko zmieniłem. Dobra, ginga gadku. No i koleżko. O nie, chciałem go wystrzelić nad kisiel, nie udało się. Ale to było ładne. Ale to zepsułem, słuchajcie. Ale to zepsułem. I my jesteśmy w tej, tego, wytwórni lodów. No, ma to sens, przynajmniej tak to wygląda w sumie. To jest? A, nie w tą. O, zrobimy to combo. Chyba, że pan Zagadka nam wyczyści wszystkich gagatków. Nie, ten jest mój. Idziemy. Koleżko. Teraz będziesz robił filmy dla mnie. I skakiwał do kiślu. Essa. O nie, tu trzeba pewnie Roberta z tymi butami. Czemu jest takie, patrzcie, za nami, widzicie? Jakby trucizna, coś takiego, takie się unosi, jak chodzimy. Ale jak patrzę, słuchajcie, na lewy monitor, to aż mi ciepło się w sercu robi. No, jak patrzę, jak to... Ale szmiga, słuchajcie, wtedy... Ale Jezus Maria. Aż trochę żałuję, ale pamiętajcie, nie żałujcie błędów, tylko wnioskujmy z nich. I będzie w porządku, tak? Proste, że tak. Dobra, jeszcze nie wiem, co my tu mamy zrobić. Wygląda, jakby tu był Robert potrzebny, ale chyba tutaj nie ma Roberta. Nie. Koleżko. Czemu? Aha, bo tutaj muszę z boku iść. Chodź tu. Pyk. O nie, jeszcze jeden. Skrył się w mroku. To nie jest Robert. To nie jest Robert. To jest... Zagadka. Aha, bo tu jest szyba, no dobra. Widzicie, to wszystko tłumaczy teraz. Znaczy nic w sumie nie tłumaczy. Nie tłumaczy, jak mamy się tam dostać. W teorii powinniśmy to wyrwać, ale nie da się tu... O, okej. Myślałem, że raczej nie przeskoczymy tego. A tu proszę, niespodzianka.
Dobra, teraz to ma sens. O, minikit. Poświęcę. O, to się poświęcił. Da się tu? O, da się. Teraz słuchajcie, to ma sens, jak tam z tego, ja się zastanawiałem, czemu tym ziomkiem mam sterować, on po prostu jest zamknięty w tym czymś, w tym pudle, klatce takiej, więc... A, widzicie, słuchajcie. Czekajcie, nic nie kumam. Jednak nie kumam tak. Co ty robisz? No, ale gałgan. Ale gałgan. A co? A to? Co? Da, nic nie rozumiem, co my tu zrobiliśmy też, szczerze. W ogóle. To jest zagadka, a we mnie to jeszcze raz tak zrób. To... Aha, i teraz niby możemy, tak? A teraz to zrzucamy. Okej, okay, zaufajmy grze. Aaa, widzicie? Easy. Easy clap. Dobra, pitos jest. O nie, a czekajcie, a czy możemy zamrozić gaz? To jest dobre pytanie. Obawiam się, że jest to niestety niemożliwe. A czy my w tym hełmie możemy... A, chcę przebiec. Dobrze, że dzisiaj wyjątkowo chyba dobrze używam mózgu, mi się wydaje, co? Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Pewnie następnym razem, jakbym, nie wiem, każdego innego dnia robił tą zagadkę, to myślę, żeby z pół godziny to chodził i nie wiedział, co się dzieje. Dzisiaj tu hełm mi tego spostrzegawczo 10 milionów, tylko zagadka mi zniknął. A my bardzo potrzebujemy pana zagadki, tylko nie wiem, co on robi. Ja mam katar. Zawsze, całe życie mam katar. Nawet jak nie mam kataru, to i tak mam katar. Najgorsze kiedyś było, że już żadne krople mi nie pomagały na katar, co nie? Więc... A ja miałem ciągle katar. Jakby przez 2 lata nie było dnia, w którym nie miałem kataru. No nie było. Katar miałem zawsze. Po prostu zawsze. Więc w pewnym momencie miałem jedyne krople, jakie mi pomagały, to były takie białe, co miałem zawsze nos umazany. Jakbym co najmniej wciągnął kokainę, albo się osmarkał. Więc niestety. Taka mała ciekawostka. A, to są lody, tylko czemu one są ciepłe? Może... Nie no, lody chyba to są. Tylko bez sensu, że są ciepłe, co nie? A z jaką finezją w ogóle pociąga tego? Dobra. Mamy w ekstrasach, mamy takie coś, że właśnie biegamy teraz jak po lodzie, ale... Obawiam się, że... Aha! Czyli... A widzicie, dobra, no teraz ma to sens. Tak? I Gites? Otworzy nam? Czyli wszystkie te razy, kiedy coś potrzebowaliśmy i był ten znak zapytania, to po prostu pan zagadka musiał wejść. Ej, a my tu już nie byliśmy czasem? Na bank tu byliśmy, jestem pewny, że tu byliśmy. Tak, to jest ta misja, w której... To jest moja pierwsza misja, w której czułem się zażenowany. W sumie to było nic w porównaniu do tego, że raz zakończyłem odcinek, bo gra za 4-latka mnie pokonała, co nie? To już powiem wam, to już było mocne. Nikt nie powinien robić tak trudnych gier dla 3-latków. Dobra, budujemy. A to jest to samo co wtedy? Tylko teraz policję? Nie, no nie, no nie mówcie mi, że to takie uses będzie i nudne. Już przechodziliśmy za 8 razy. Że ja przechodziłem 8 razy. Znaczy, raz przechodziłem, ale... No, trwało to jak wieczność. Zapamiętałem tą lekcję i nauczkę. No nie, no nawet mi nie mówcie. Tylko proszę, żeby... Tu widzę... Uly, tu jest pitosu po prawo, lewo, minikit. Jaj. No dobra.
No to jest łatwiejsze, bo tutaj można tych. Tutaj oni mają znaki zapytania. I tyle, co nie? To nie jest aż takie trudne, dobra. I stąd gagatku. A ty co masz zrobić? O nie, zabić się ja... Szybko! To jest grane. Czekajcie. A, stop! Najpierw zielone, tak? Nie. Aha, najpierw niebieskie, tak? Okej, okay, teraz zielone. Teraz żółte. I teraz czerwone. Dobra. Czuję się dumny, że rozwiązaliśmy tą trudną zagadkę wspólnie. A to nie... A czekajcie. A to nie jest... A to nie jest tak, że... A! Czekajcie, a to nie jest tak, że my teraz będziemy przechodzić wszystkie te misje jakby od nowa, tylko jakby to, co teraz widzieliśmy, stało się jakby jak graliśmy pierwszy odcinek, to czy tam któryś tam odcinek, gdzie łapaliśmy tego Freeza, to najpierw stało się to, a potem my go złapaliśmy? Tak mi się wydaje, co nie? Bo on teraz jakby, jakby odblokował te laski, co nas tam wtedy goniły. Trochę bez sensu, znaczy ciekawe, okej, ale wydaje mi się, że najpierw powinniśmy te Arkham Asylum przejść. Dobra, ja to oczywiście, słuchajcie, moi drodzy, pomijam i co? Wracam na bazę, na chatę. Przypominam na samym końcu łapka w górę Army Zomboli. W komentarzach o subskrypcjach, o tym, że link w opisie do mojego drugiego kanału Instagrama znajduje się, możecie wejść, zafollowować, dać lajka, zasubskrybować. Życzę wam, moi drodzy, miłego dnia i miłej nocy. Przypominam, widzimy się jutro albo dzisiaj, bo odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 17. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Hejo, hejo.